Otwieram kalendarz mój wymarzony, zawsze chciałam go mieć. Dzisiaj mamy dzień singla i z tej okazji w sklepach pojawiło się naprawdę mnóstwo rabatów. I słuchajcie, kalendarz adwentowy Fenty Beauty, 25% rabatów chodzi. To po pierwsze, że w ogóle na tą markę nigdy nie wchodzą promocje, a teraz jeszcze 25%, więc zostawiam wam do niego linka. A na kalendarze przecenione również działa kod rabatowy. W różnych sklepach są różne ceny, ale znalazłam NYXa, którego początkowa cena to była 399 zł. Jest przeceniony i z kodem. Teraz wychodzi za 275 zł, cena hit i samo pełnowymiarowe kosmetyki w środku. Oczywiście wszystkie te kalendarze, które wam pokazuję, otwieram już na kanale Rituals, czyli taka klasyka, super kalendarz na promocji i z kodem rabatowym jeszcze. Wychodzi tylko za 315 zł. A kalendarz luksusowy, na kalendarz flakoni też wchodzi kod rabatowy, więcej informacji w opisie filmu. Tam też znajdziecie namiary na sweterek, który mam na sobie. Dodałam właśnie teraz drugi odcinek z otwieraniem mega opłacalnego zestawu z kosmetykami. Cena tego kalendarza teraz to 299 zł. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Średnio jedno okienko wynosi 12 zł 45 groszy. I mamy tutaj kosmetyki z marki, która już się pojawiała w kalendarzach. Jest to grecka marka Kores. W środku pierwszego opakowania znalazłam Wide Awake A-Gel i jest to, słuchajcie, z takim roll-onem chłodzącym, żel pod oczy z kofeiną i jogurtem greckim. Mamy tutaj pełnowymiarowe opakowanie 15 ml, które kosztuje 165 zł, czyli tak naprawdę więcej niż połowa ceny kalendarza. Tutaj nam chyba jakiś obrazek powstanie. Znacie markę Kores? Ja generalnie słyszałam o niej same dobre opinie. W ogóle ona nie jest chyba aż tak bardzo popularna, ale wszystkie kosmetyki, które używam, naprawdę mega mi się sprawdziły. I tutaj ponownie mamy serię greckiego jogurtu, natomiast oni mają dużo różnych innych, więc na pewno pojawią się w tym kalendarzu. W pojemności 40 ml znalazłam kremowy żel do mycia twarzy z probiotykami i on wychodzi mi około 39 zł, licząc z pełnowymiarowego opakowania. I serio, jakbym miała wybrać jeden kalendarz z jednej marki, to bym brała w ciemno tego Koresa. I w środku mamy coś nowego. I tutaj jest maska do twarzy z probiotykami. Ja właśnie czytam o tych kosmetykach, że one są ultra delikatne i kojące. W pojemności 20 ml mamy tutaj technologię Microbiom i kosztuje ona 46 zł z pełnowymiarowego opakowania licząc. I uważam, że bardzo spoko, ponieważ słuchajcie, ta maska normalnie jest sprzedawana w pojemności 100 ml i tam kosztuje, wiecie, ponad 200 zł. No to uważam, że dobra opcja, żeby sobie przetestować i zobaczyć, czy to nam się sprawdza i potem do tego można powrócić. Tutaj mogą się wydawać małe pojemności, ale słuchajcie, 20 ml to jest połowa pełnowymiarowego opakowania i mamy tutaj krem o żelowej konsystencji ultra lekki, szybko się wchłaniający i on kosztuje nam 93 zł, to jest ta seria z greckim jogurtem, więc razem te cztery kosmetyki są warte 343 zł, a ten kalendarz teraz kosztuje 299, więc tak naprawdę reszta jest w gratisie. Słuchajcie, zobaczyłam też, że w sklepie internetowym jest ta marka przeceniona 25%, więc wrzucę wam do niej linka. Natomiast tam akurat nie ma tego kalendarza adwentowego, ale zawsze wyszukuję wam po prostu najtańsze oferty i tam wklejam w opisie. Krem do twarzy, który redukuje nam widoczność porów. Jest to nowa seria z winogronami z Santorini, połowa pełnowymiarowego opakowania i tutaj koszt to 80 zł. I szósteczka mikołajkowe okienko. Tutaj słuchajcie, grecki kalendarz, więc dajcie znać, czy byliście kiedyś w Grecji. Ja byłam w sumie raz. No i też nagrywałam kiedyś vlogi, z tego możecie zobaczyć u mnie na kanale i to jest bardzo fajna seria, kojarzy po kolorze. To jest seria z różą, dokładnie mamy tutaj rozjaśniający krem na noc z olejkiem z dzikiej róży, z witaminą C. 20 ml, czyli pojemność połowa pełnowymiarowej i tutaj cena to 115 zł. Jeśli ktoś ma ochotę na kalendarz adwentowy z fajną pielęgnacją, to z mojej strony polecanko. No i tak jak mówię, brać póki jest, bo szybko się często wyprzedają dobre kalendarze. Mogłoby się to wydawać, że to jest malutkie opakowanie próbka, ale to jest pełnowymiarowa maska pod oczy w pojemności 6 ml, rozjaśniająca z czarną herbatą. Cena to 39 zł. I teraz numer 8. Powiem wam, że każdy z tych kosmetyków mnie ciekawi, każdy mam chęć przetestować, a jak otwieram wiele kalendarzy, to często jest nudno, jest powtórkowo, a tutaj zdecydowanie nie. I tutaj produkt, również maseczka pod oczy, tym razem jest to wersja z ogórkiem, chłodząca, więc fajnie wrzucić sobie to do lodóweczki. 39 zł cena i przechodzimy do 9. opakowania. Mamy to. Dosyć
porę. Sprawdźmy jego zawartość. I tutaj duży kosmetyk. Tutaj mamy odżywkę do włosów, 40 ml. Wychodzi mi ona za 19 zł. I jest to odżywka z aloesem i wyciągiem z lebiotki. Ciekawa sprawa. Ciekawe, czy tutaj będzie może szampon albo coś do kompletu? Nie, jednak słuchajcie, mamy coś nowego. Wow! Mamy tutaj tusz do rzęs Drama Volume. W ogóle tego się nie spodziewałam w tym kalendarzu. Ja nawet nie wiedziałam, że oni mają swoje tusze do rzęs. Tutaj pojemność jego to jest 4 ml. Pełnowymiarowe opakowanie ma 11, więc przeliczyłam sobie cenę i wyszło mi tutaj około 42 zł. I czas na 11. Duże pudełko. I w środku, no słuchajcie, znowu mamy kolorówkę. Tutaj kosmetyk pełnowymiarowy, eyeliner i to jest minerały wulkaniczne w środku mamy. 6 dyszek, a to jest nic innego jak po prostu czarna kredka, tylko taka miękka. Numer 12, co myślicie o tym kalendarzu? Jesteśmy już w połowie, ale powiem Wam, że ja po pierwszym okienku bym go kupiła i po pierwszym okienku skończyłabym przeliczanie cen, dalej bym nic nie liczyła. No i jak Grecja, to słuchajcie, oliwki. Więc mamy tutaj w pojemności 40 ml żel pod prysznic z ekstraktem z oliwek. No i wychodzi tutaj za 9 zł. Ja przeliczałam to z pełnowymiarowego opakowania, które ma 250, więc pewnie te mniejsze opakowania, wiadomo, że są więcej warte. Tak nie do końca powinno się to przeliczać, no ale tak Wam mówię poglądowo. Więc Grecja, oliwa z oliwek. Słuchajcie, ja mogę Wam polecić najlepszą oliwę i w ogóle ona ma mega właściwości zdrowotne. Wrzucę Wam linka, bo ją zawsze właśnie kupuję przez internet. To jest oliwa polifenolowa. Flaszeczka pięknie wygląda. Nie pijemy jej dużo. Super na prezent. I słuchajcie, to jest produkt leczniczy i został ten fakt zaakceptowany przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności i Agencję Leków. Więc jak chcecie zrobić komuś albo sobie prezent, kupcie tam tą oliwę polifenolową. Wrzucam Wam do niej linka. Jest to najlepsza oliwa grecka. Gwarantuję Wam. No i tutaj mamy 14. Aha, ten produkt, bo tak gadam, zapomniałam powiedzieć. Słuchajcie, tutaj mamy żel pod prysznic z oliwą z oliwek, ale tutaj jest opcja z gruszką oraz miodem i tu on wychodzi 18 zł, ponieważ jest to pojemność dwa razy większa. I przechodzimy do 14. Sprawdźmy, co tym razem tutaj się kryje. Jestem bardzo zainteresowana tematem zdrowotnym, więc chęcią się mogę dzielić takimi rzeczami. Naprawdę na temat oliw to spędziłam wiele lat, czytania na ten temat. Krem do rąk z oliwą z oliwek, 30 ml. Wychodzi mi tutaj za około 36 zł. I czas na 15, co w sobie kryje. Myślałam, że ten kalendarz dzisiaj szybciej nagram, ale tak wiecie co, i super kosmetyki, i o super rzeczach mogę Wam opowiedzieć, więc się totalnie jaram. Tutaj znalazłam rewitalizujący żel pod prysznic, pojemność 40 ml, cena to około dyszka z pełnowymiarowego opakowania. I tutaj mamy tą serię z winogronami i czas na 16. Tutaj duże opakowanie i produkt na pewno cięższy. A pistacje! Jak ja kocham pistacje! Pistacjowy balsam do ciała. Mamy tutaj również olejek migdała, aloes i witaminę B5 i tutaj pojemność 50 ml, cena 22 zł. Ja muszę to otworzyć, zobaczyć jak to w ogóle pachnie. Widzicie, wszystko jest ładnie zamknięte. No, jest to zapach pistacjowy. Słuchajcie, 17. Powiem Wam, że jednak ja pistacje to wolę do jedzenia przede wszystkim, bo jak, nie wiem, widzę, że coś jest takiego słodkiego, właśnie takie zwykłe, na słono, normalne pistacje. Jak widzę lody pistacjowe, to w ogóle to mi nie smakuje, dla mnie to około pistacji nie leżało. I tutaj mamy granacik, więc też bardzo fajnie, to jest mleczko tym razem do ciała. I tutaj też podobna cena, ponieważ 22 zł i przechodzimy sobie do 18. Co tym razem się tutaj nowego kryje? Buteleczka. Jest to pięknie pachnący żel pod prysznic z białą herbatą. Również tutaj mamy jaśmin, peonia, biała herbatka, frezja, nuty drzewne. Tu w ogóle wszystkie nuty są wypisane, jestem w szoku. 40 ml, tutaj cena około dyszka i czas na 19, co tym razem się trafi. Zobaczcie w ogóle, jakie tutaj obrazki wychodzą, jak przekładam te opakowania na drugą stronę. I tutaj z tej samej serii białej herbaty mamy tym razem mleczko do ciała 40 ml, wychodzi za około 26 zł i czas na
20. Zawsze te ostatnie opakowania mają ciekawą zawartość, więc znaczy dla mnie cały ten kalendarz jest bardzo ciekawy, ale te ostatnie opakowania zawsze robią robotę. I tutaj mamy oliweczkę. Tym razem jest z rumiankiem, balsamik do ciała 40 ml. I tutaj cena tego balsamu to jest około 16 zł i 21 przed nami. Mega ten kalendarz, naprawdę taki, że super będzie mi się wszystkiego używało i testowało. I znajdujemy tutaj maskę do włosów. W cenie około 32 zł za pojemność 40 ml znalazłam maskę do włosów, która jest z wyciągiem z migdałów i olejem lnianych do włosów suchych. I teraz numer 22. Szkoda naprawdę, że ten kalendarz adwentowy się kończy, bo wyjątkowo super mi się go otwierało. I tutaj mamy do kompletu szampon z wyciągiem z lebiodki i z aloesem. Szampon ma pojemność 40 ml i wychodzi za około 15 zł z pełną wymiarowego opakowania. Oczywiście licząc 23, czyli przedostatnie okienko, a bardzo szkoda. Sprawdzam, co to jest. To jest opaska do włosów, dobra, już wiem, czyli przydatna jak najbardziej przy pielęgnacji. Ja zawsze codziennie używam tego typu rzeczy, żeby po prostu nie zmoczyć włosów, jak myję twarz, jak nakładam jakieś kremy. I 24, ostatnie opakowanko. I mamy tutaj, może to być dla kogoś, że gadżet, że słabo, ale ja bardzo lubię tego typu produkty. Takie gąbeczki Konjac kiedyś były niezwykle popularne. Dajcie znać, czy w ogóle o nich słyszeliście, czy używaliście. Można używać do twarzy, ja lubię do ciała. I taka oto gąbeczka w Sephorze, ona teraz jest twarda, po zmiękczeniu oczywiście zmieni swoją konsystencję, strukturę. Kosztuje 54 zł. Właśnie z różnych tam są włókien te gąbeczki. One mogą być nawilżające, z węglem bambusowym, matujące, nawilżające, zieloną herbatą, antyoksydacyjne, więc z tego naprawdę bardzo dużo. Więc w takim kalendarzu, gdzie stawiam tutaj na naturę, na takie składniki, to wydaje mi się, że gąbeczka jest jak najbardziej trafna, no ale jednak wolałabym kosmetyki. I oto, kochani, wszystkie produkty z tego kalendarza z kodzikiem. Teraz on wychodzi za 299 zł, a wartość kosmetyków, którą sobie tutaj podliczyłam, to 1000, jest naprawdę fajnie. No i tak jak mówiłam, po czterech okienkach tutaj już nam się ten kalendarz zwrócił, więc rewelacja i w szczególności ten pierwszy produkt z okienka był dla mnie naprawdę interesujący. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie o moim ulubionym, wymarzonym kalendarzu adwentowym. A Was, zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek, gdzie otwieram super zestaw z kosmetykami. Tutaj się wyświetlają inne filmy i w opisie znajdziecie linki do wszystkich rzeczy, o których mówiłam. Buźka, pa!